Listewki o długości 7,20 metra trzeba wykonać szkielet sześcianu. Jaką największą długość może mieć krawędź tego sześcianu? Sześcian charakteryzuje się tym, że wszystkie krawędzie ma tej samej długości. Więc wystarczy długość listewki podzielić na ilość tych krawędzi. Ile tych krawędzi jest? Na dole w podstawie mamy cztery krawędzie, tak? W górnej podstawie również cztery. I po bokach mamy również cztery. 4 razy 3 to jest 12. Wszystkich krawędzi jest 12. Więc wystarczy, tak jak powiedziałam wcześniej, 7,20 metra podzielić na 12 równych części. Może zamieńmy sobie 7,20 na centymetry. Metry na centymetry. 1 metr ma 100 centymetrów. Więc 7 całych metrów i 20 setnych to będzie 720 cm. W takim razie będziemy wykonywać dzielenie 720 cm podzielić na 12. Więc wykonam dzielenie sposobem pisemnym. W siódemce w ogóle nie mieści się liczba 12, ale w 72 mieści się 6 razy. Bo 6 razy 12 to jest 72. Odejmujemy, zobaczymy jaka jest reszta. Reszty w ogóle nie ma. Spisujemy to 0 ostatnie na dół. W zerze 12 mieści się 0, więc nad zerem dopiszemy 0. W ten sposób już mamy wynik. Czyli 720 podzielić na 12 to jest 60. 60 cm. Tak? Możemy dać już odpowiedź. Największą długość krawędź tego sześcianu może mieć 60 cm. Oczywiście krawędź mogłaby być krótsza, tak? Ale tutaj w pytaniu był taki warunek, żeby ta krawędź była jak najdłuższa. Czyli najdłuższa krawędź to może wynosić 60 cm. Dziękuję.